No, także cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny. I jesteśmy tu, gdzie poprzednio skończyliśmy. Tylko że problem polega na tym, że tamta część już została zrobiona, ale niestety checkpoint to checkpoint. I wracamy do punktu wyjścia i musimy teraz znowu pójść w tamto miejsce. Ale już będzie o wiele prościej, bo już wiemy, o co chodzi. Więc to pójdzie teraz szybciej. Tylko nie wiemy teraz, jak się dostać tam, bo tam jeszcze tego nie zrobiliśmy. Dodatkowo, kolejna nowość, jaką testuję na obecną chwilę na tym odcinku, to jest fakt, że jest bez stabilizacji, czyli teraz będziecie widzieli o wiele więcej, czyli na przykład to teraz widzicie najprawdopodobniej, ile mam życia i ile mam punktów obrony oraz moje zmęczenie, no i poziom, jaki aktualnie mam, czyli poziom drugi. Najprawdopodobniej to widzicie, aczkolwiek nie dam sobie za to ręki uciąć. Na obecną chwilę pewnie nawet i rękę widzicie, ale też tego nie wiem. Dopiero będę widział to na podglądzie, jak już nagram i będę to montował. A póki co, przejdźmy to, zobaczmy, przynajmniej do następnego checkpointu przejdźmy, zobaczmy, co się wydarzy i jak w ogóle to wszystko będzie wyglądać. Podejrzewam, że nie będzie to wyglądać wcale gorzej niż wyglądało wcześniej. Dobra, a tymczasem to już się zostało aktywowane. Musimy przejść teraz tam z powrotem. Czyli musimy się zmienić w Boga. No, ja jestem Bogiem. Uświadomiłem to sobie. Dobra, teraz tak, poproszę. Nie. Przecież najpierw musimy pójść tam z powrotem, muszę się przemienić. Ale, co lepsze, widzicie? Niby byłem tam. Niby to mam zrobione. Niby, znaczy inaczej, niby mnie tam nie było. Także nie wiem, czy to się zapisało, czy nie, bo zobaczcie. Jest spuszczona lina. Także, tylko ten kamień nie jest wzięty. Ciekawe, czy jest wzięta skrzynia. To jest w ogóle zagadka teraz. Bo tamta strona też jest aktywowana, bo ten wąż, co tutaj jest, on był innym, on był bokiem ustawiony. Także jednak chyba się coś zapisało. Dobra, idziemy zobaczyć. Podejdziemy szybciej. Na pewno sobie podejdziemy tutaj, bo musimy się dostać na górę podobnie. I teraz tak, jest, czyli byłem tam, to się zapisało, czyli tylko po kamień sobie pójdziemy na obecną chwilę, bo najprawdopodobniej za tymi drzwiami już też wszystko będzie zrobione. Dobrze, zapraszam. Zaczepimy sobie to w tym oto miejscu. Proszę bardzo, my znowu się tutaj zamieniamy. Idziemy sobie tutaj. Zaczepimy sobie to tutaj. Cyk. Dobra, idziemy. Na pewno weźmiemy tą kamyczkę. Dobra. Zobaczmy, coś na mnie tu czeka. Chyba wszystko zostało pozabijane. Tak, nawet jest sarkofag otwarty, także tu już na mnie nic nie czeka. Możemy stąd w ogóle wyjść. Okej, okay, czyli ta część została już wyzwolona, czyli jednak się zapisało, bardzo mnie to cieszy. Teraz pytanie, co zrobić z tamtą stroną? Co zrobić z tamtą stroną? To jest zagadka. Za miliony monet na razie. Także no, zacznijmy obserwować, zacznijmy patrzeć. Tu w ogóle coś tutaj... Ja mam blokady, już tu dalej nie pójdę. Tu jest, zobaczcie, taki haczyk. Ja nie mogę tu nic zrobić, chwycić. Także nie wiem. Zaraz się okaże. No bo tak, z tamtych drzwi by się przydało aktywować, bo właśnie tutaj ta linka... A, tu są drzwi na dole. Czyli no, tymi drzwiami wejść na górę. Dopiero je zobaczyłem. Tymi drzwiami wejdę na górę, a później będę mógł się normalnie przemieścić, tak? No bo... A, właśnie, pyk, czyli zaczepię sobie tu i będę mógł pójść tam. Później zaczepię sobie tutaj i będę mógł pójść tu. I aktywować oto ustrojstwo. Dobra, czyli wszystko już jest wiadome. Dopiero teraz te drzwi zauważyłem, one są w tamtym miejscu. Także cóż, no... Lecim. Nie ma co się patyczkować. No, mam nadzieję, że poprzednie odcinki dobrze się przyjęły i wam się przyjemnie oglądało, tak jak mi się przyjemnie w to gra. Bo naprawdę jest bardzo, bardzo dobra gra. Jest świetnie zoptymalizowana, pięknie wygląda. I no, liczę na to, że wam się naprawdę dobrze to ogląda.
Dobra, może sobie wyjmę miecz, bo nie wiem na co się tutaj czaić. W sumie dobra, umiem szybko wyjmować miecze, to nie problem. Dobra. To co, idziemy na górę, nie? Bo tutaj nie ma nic, tu nie ma nic do aktywacji, więc na górę! Dobra, jesteśmy na górze i to są te moje drzwi, do których właśnie chciałem się dostać. Tutaj światełko nam pada, ognisko się pali. Dobra, tu nie ma nic do aktywacji, idziemy. Nic do aktywacji, a tak w ogóle, włączyłem sobie, ja wam to pokażę, w opcjach i tu mamy gameplay i tak, tu mamy give me balance. No i to jest drugi poziom trudności. Jest jeszcze give me rat. Nie wiem co to znaczy, ale podejrzewam, że tutaj to już srogo będzie się działo. Dużo akcji i mniej skupiania na fabule, chociaż oczywiście fabułę też byśmy zrobili na tym poziomie, ale na pewno będzie to mega wymagające, podejrzewam, bo to jest trzeci i ostatni poziom trudności. A na początku wziąłem po prostu give me story, czyli dajcie mi po prostu historię. Czyli jak najmniej walki, jak najwięcej skupić się na historii. A teraz sobie weźmiemy give me balance, żeby to było zbalansowane, to była ta rozgrywka i żebyśmy zobaczyli, jak ona się różni względem give me story. I zobaczymy, zobaczymy, czy jest duża różnica, czy jest więcej walki, mniej walki. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ja już stoję na platformie, proszę mi to dać, proszę bardzo. Dobra, idziemy, weźmiemy, otworzymy, zabierzemy. Dobra. I teraz... Pyk. Dobra. Najpierw sobie linę aktywujemy. I teraz aktywujemy sobie to. Pyk. I właśnie, ten pomniczek się stawia. Ciekawe, co my z nim będziemy musieli zrobić. Like an eye peering through the door. Could freedom lie on the other side? Z czystej ciekawości zamienię się w bóstwo i zobaczę, co tu będzie, co tu będzie. I tak, czy ja tu coś mogę, jakąś interakcję? Nie, nie mogę. Dobra, czy ty mogę tutaj zaczepić? Nie, nie mogę. Dobra, niech to sobie tu będzie na razie. A więc, no co, zostaje nam chyba tylko i wyłącznie pójść do tamtych drzwi. I może się otworzył. Bo jeśli nie, najprawdopodobniej coś może będzie trzeba jeszcze aktywować, aczkolwiek na obecną chwilę nie widzę interakcji co do tego. Także... Chyba, że te dwa trzeba zaczepić na te pierwsze i może z tym coś się wydarzy. Ale to za moment. Na razie zejdźmy stąd i zobaczymy co się wydarzy. Nie, nie, ja chcę manualnie sobie zejść. Lubię manualnie schodzić, nie automatycznie. Bardzo przyjemnie się schodzi. W ten sposób. Dobra, jesteśmy na dole. No i dobra, idziemy, zobaczymy, czy da się coś tutaj zrobić, przejść przez te drzwi, czy nie. O! I... pupa! Okej, okay, czyli jednak coś tu jeszcze trzeba wykombinować. O proszę, tam coś trzeba. Wejdźmy w takim razie... Gdzie to ja mam? Tu jest, dobra. Stąd sobie wyjdziemy w questbook, zobaczmy co tu jest w ogóle napisane. No i to open the... znajdź drogę, żeby otworzyć te masywne drzwi. No to spoko. Toście mi pomogli. No to psikus jest w takim razie. Zmienimy się w Boga, pobawimy się teraz. Bo teraz tak, trzeba coś z tym zrobić, tylko... Nie? O, masz. Czekaj.
I nie, tu nie ma nic, chyba że... Nie, po przeciwnych stronach się nie da zaczepić, ale zaczepimy sobie tu jedno, tu drugie. Nadal nic. Mam wrażenie, że to będzie coś banalnego. A ja tego nie dostrzegam. To jest banał, jak nic to jest kurde banał. Zobaczmy, jak to mogę tak wyciągnąć dotąd, ok? To jest max. Może to coś jednak tutaj działa, jak w jakiś sposób. O! A jak? No, mówiłem, to jest banał. No i dobra. Mamy to, widzicie? To był banał. Wiedziałem, że coś z tym hakami. Dobra, teraz trzeba się przemienić. Z powrotem i schodzimy na dół. Okej, no to już teraz możemy iść dalej. W drogę. Co to tam tak hałasuje? A, tu te drzwi, dobra, okej. No i dobra, udało się uruchomić te drzwi. Po wielkich trudach w sumie można powiedzieć, bo... Tego też się nie spodziewałem. Co za Kozakiewicz? Who violates the temple of Ata? Ty, ziomek, on jest ze mną. No. Takiego. One god is enough. Stand down, mortal. This god comes from afar. Then send us both on our way. I have never seen this kind of body sharing. We leave now, before Set's eyes spy us. The disc! No! Okej, okay. Checkpoint, mamy to. Jesteśmy sobą na obecną chwilę, we własnym ciele. Okej, okay. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Nie mamy w sumie żadnej mocy. Siema. Dobra, idziemy. Nie ma sensu zwlekać zbyt długo. Nie ma też i po co. Jak schodzę po schodach, kontrolery drżą. Tutaj... O! Co ja zrobię? Hold B to... Nie będziemy nic skipować. Wow! Się przeraziłem. Walking and you'll find the end of my spear. Peace, Medjet. This god is a rare visitor to our lands. Make way for our guest. At once, your... At once. Come, traveler. Let us talk inside. Moja włócznia mnie trochę przeraziła. Nie powiem, że nie. Chciałem podejść do przepaści, zerknąć w dół. Z drugiej strony również, zobaczyć jak to tam wygląda. Fajnie, dobra, idziemy dalej. Kurde, nie strasz mnie więcej, tylko ty duża jesteś. Mogę tu rękę wsadzić? Dobra, nic mi się nie stało. Coś a la płomienie. O, dobra, to przyspieszam moje chodzenie. To nie chcę teleportów. Nie chcę. Dobra, czyli checkpoint. Zgadza się. Checkpoint mamy, dobra. Zerknijmy. Tam są jakieś wrota. To patrzcie, raz, dwa. Tu po linie się wchodzi. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery miejsca, w które możemy się udać najprawdopodobniej. Dobra, zerknijmy, co tu chodzi. Why have you come to Egypt? In these times, few who venture out to the and see alone survive the journey. Musiałem
światło sobie w pokoju zapalić. Are quite the survivor. Clever to employ a mortal, though he seemed quite displeased with you. O, możemy wybierać coś? That fragment of the sun disk I sense. It must not have come easy. A lion goddess would have showed her fangs. Nie mam pojęcia, szczerze wam powiem. Sakmet, yes. Related by blood, if not by temperament. And what of your kin? Do they also share your skill with mortals? You are waiting to see, as am I. Then rest here. You may use the resting quarters in the watchtower. Weź co zechcesz ze skrzyni. Dobra. Tu jest to, tu jest tamto. Gdzie ta skrzynia? Nie wiem, o to chodzi. Zobaczmy w questbook. Napisane. Mamy jakieś dwie rzeczy do zrobienia. Okej. Okay. A, dobra. I żadna nie jest śledzona. Teraz muszę sobie wybrać coś do roboty. I teraz tak, main quest. Side quest. Sobie zrobimy najpierw side quest. Aha, czyli zielone są side questy, czyli questy poboczne. Track, więc pyk, niech to mi pokaże, gdzie mamy iść za tym. A tu musimy chyba w to miejsce musimy sobie pójść w takim razie. I tu musimy co zrobić? A, może być w tam. A, musimy pójść znaleźć złotą skrzynię w wieży obserwacyjnej, żeby odebrać swój preorder itemków. Dobra, nagroda? Sword. Jakiś ten będzie, no. Jak on się nazywa? Miecz. Dobra, to idziemy tam w takim razie. Zobaczmy, co na nas tam będzie czekało. Musimy się wspiąć, więc nie ma problemu. Idziemy. Kolejny checkpoint, podoba mi się. I teraz moje, nie? Myślałem, że ja to przyjmę sobie. No, widzę, że jednak nie. Okej, tu nie mam nic. Ale za to tutaj mam jakieś figurki. To chyba te figurki, które ja już znalazłem do tej pory. Tak, to są figurki, które ja już do tej pory znalazłem. I to jest jakby miejsce, w którym one są składowane i ja mogę sobie pooglądać to wszystko. I kolejne miejsca, w których mogą być odłożone kolejne figurki. I tu jest główny quest, a tu jest poboczny. Dobra, najpierw zrobimy sobie poboczny. Okej, sporo tych rzeczy wpadło. I będziemy mogli się ubrać w tym momencie. Czy ja to w ogóle mogę zamknąć? Bo już wcześniej się nad tym zastanawiałem, ale nie mogę. No dobra, ubierzmy się w takim układzie. Wyjdziemy stąd, wejdziemy tutaj i pytanie. On jest nagi póki co. Także załóżmy to. Czyli to tak. Nie, jak to się zakłada? Nogi, arm. Jak to się zakłada?
Select. A. No, klikam, nic się nie dzieje. Arm. A, w ten sposób, dobra. Kurde. Okej, no i już trochę zaczynamy wyglądać. Okej, już jesteśmy bardziej poważni. Teraz tak, tu mamy 35, 28 i 35. No myślę, że dwa miecze będą lepsze, chociaż ten topór był fajny do rzucania. Gdzie on jest? Polipka? Gdzie jest mój topór? Ej, gdzie jest mój topór? A, tu jest, no. No myślę, że sobie go zostawimy. A mamy drugi miecz 35, tutaj też mamy 35. Także niech sobie będzie. Myślę, na dwa miecze nie będziemy biegać. Chociaż z drugiej strony. Dobra, na razie niech będzie tak. Myślę, że to będzie dobry układ. Szkoda, że nie można. Chyba, że. Ej, na plecach można nosić. Po prawej stronie. Ej, ej, ej. A teraz nie mogę go wyjąć po prostu, dobra. A chciałem to zrobić. To będzie fajne, jak Geralt. Pyk z tyłu miecz, no nieźle. Jeszcze czekam na łuki, będziemy wtedy strzelać. Jeśli są w ogóle, ale przypuszczam, że są. Dobra. Zerknijmy, jak wygląda kwestia questbooka. I na obecną chwilę mamy już dwa skończone, mamy tylko i wyłącznie to do zrobienia. O, żeby odpocząć. Okej, więc idziemy odpocząć. Aktywujmy odpoczynek. With my guidance, you will wield great power and learn to be a true god. I, the great, the powerful Loki, will be teacher. Don't you see? The tavern was nothing more than an illusion. You are going to help me get out of here. Rest, and then we will speak. At last, you'd think an intruder would elicit a little more urgency. Oglądam się dookoła, ale nic nie widzę. O, dobra. Dopiero mi się obraz pojawił. Okej. Ojej. Jakaś ty duża, jaką ty masz maskę. No nie, mój angielski nie jest aż tak dobry, żeby zrozumieć te słowa, także ja sam nie wiem, o co tu chodzi. Who are you? Oh, now you get urgent on me. It takes a lot of effort to fully manifest in this realm. You're uncomfortable with my being here. When you're ready, meet me back in the in-between. Neutral ground. You remember where that is, don't you? I can make it worth your while. No i poszło w cholerę. Okej. Dobra. Mamy kolejne coś do zrobienia. Gejcie. O, tu sobie przejdę. O, co, możemy sobie coś nalać? No, dobra. A, się samo napełnia. Poproszę jeszcze. Spragniony. O, pijany nawet jestem, patrzcie. Byłem ciekaw, czy tak się da. Dobra, ale szybko zniknęło. Dobra, pozwól, że cię odstawię. Okej, koniec tego pijaństwa. Idziemy stąd. Zerknijmy jeszcze tylko, co w tym questbooku słychać. I znowu mamy dwie misje. Weźmiemy sobie tą poboczną, żeby na początek nam śledziło. Zrobimy sobie misję poboczną, a następnie zrobimy sobie... I teraz nie wiem, gdzie on iść. Nie mam pojęcia.
tam, ale tam jest główna misja. Dobra, idziemy, zobaczymy co się wydarzy. Tutaj coś się fajnego różowego świeci. Raben Pool. Okej. Okay. Zobaczmy dziurę. I co się wydarzy? Ciemność widzę. Widzę ciemność. O. Yes, the one who holds our fate in hand for a change. The battle does not begin and end with us. You should speak with the one called DL. Sister. Cycki ci się majtają. Cycki ponad wszystko. Aha, dokładają mi fragmenty ziemi, to pewnie... You carry your own burden. But if you wish to aid DL, you will need supplies. O właśnie. Chciałem powiedzieć, że dadzą mi to kiedyś. No i proszę bardzo. Dobra, ja muszę pod... Kim ty jesteś? A, dobra. To ona, okej. Okay. Muszę do niej podejść, ale najpierw sobie podejdziemy tam i złapiemy te rzeczy. Tripiem? Co? Serio? Ja muszę wrócić o konkretnej godzinie? O 3 po południu? To jest 15. Zostaw duszę. Nie pamiętam co to znaczy beyond, ale na piętrze trzecim i wróć o 3 po południu? Pity, nie wiem. Co to w ogóle znaczy? Nie, dobra, no. Czyli ja tu jeszcze wrócę. Sobie... Ja tak biegam? Ja tak głośno biegam? Dobra, zobaczmy co to biegam. Nie zapomniałem o tobie. Welcome to the Nexus Gate. I'll be sending you through straight away to the Uncharted Rift. But not until you don armor fit for your divine body. All yours if you claim it. Ooh. Przemieniłem się. Inspect your inventory. Okej. Okay. Co ja mam tu zrobić? Point and hold. No to wiem, że mogę zmienić charakter. Tak. To. Uuu. A to tego nie wiedziałem. Okej. Okay. What do we have here? Dobra, idziemy, zobaczymy co chodzi. Until next time. Dobra, idziemy. Dobra, to jest mój ziomek, znamy się. Za mną jest ten portal. Trzeba do niego. Conventional rules don't apply within the rift. Your mortals remain in the mortal plane. But when you rift, you can harness. Już teraz jestem, idziemy. No tu ciekawe coś się wydarzy. Dobra. Friendship. Close. Okej. Okay.
Okej. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, zwiedzamy, nie śpimy. Mam jeden miecz. Tu mam topór. Tu mam tarczę. Na plecach. Aha. Czyli mam z tyłu tarczę. Okej. Czyli tarcza i topór. Okej. Spoko. Mogę zrobić tarczę i miecz. No miecz w lewym ręku tak średnio dla mnie. Ale spoko. Dobrze wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Dobra, idziemy. O. Floor 1, okej, czyli to o to chodzi. Tutaj coś trzeba będzie postawić, duszę. Bardzo ciekawa sprawa. Że łatwo nie było. 46 zdrowia mam już teraz. No łatwo nie było. Nie wiem, czy sobie nie zmienię na poziom niżej, ale zobaczymy. No to było naprawdę ciekawe doświadczenie, bo było no wymagające. Oni latali, ja nie wiedziałem, jak się mam do nich dostać. No, bardzo, bardzo ciekawe. No dobra, tutaj nic mi nie wyskoczy. Nic jeszcze. Tu coś leży. Weźmy to sobie. Teraz tak, gdzie mam iść? Zobaczmy, jak nam każe questbook. Track. Tak, ja bym poprosił, żeby śledzenie było włączone. Aha, czyli nie już jest włączone. Po prostu mi teraz tego nie pokazuje, gdzie mam iść dokładnie. Kusi mnie, żeby pójść w tamte drzwi, ale pójdziemy sobie tutaj. Aha, i tu już jest ślepa uliczka. Czy było warto? Jakiś kamień. Dobra. Koper to chyba mieć. Miedzianek, fragment czegoś tam. Kamienia jakiegoś. Dobra, było ciekawie. O, ja nie mam... Nie mam potionek. Tamten koleś ma potionki, ja ich nie mam tutaj. Serio? Nawet w ekwipunku nie mam potionek? Ej, mogę się teraz uleczyć. O, ty... Koleś, ty nie masz potionków, żeby się leczyć. Niedobrze. Mamy 46 życia, no i jak nas coś teraz zaatakuje, to nas zabije najprawdopodobniej. A my póki co idziemy do następnego checkpointa i zobaczymy, co się wydarzy po drodze. No teraz checkpoint nas interesuje, aby do checkpointu dojść. I zobaczymy, co nas czeka. New record. Aha, czyli do góry już nie pójdę. Nie ma powrotu stąd. Przynajmniej nie tą samą drogą. A nie, już myślałem, dobra. Piętro drugie. Czyli
Za chwilę będziemy też na piętrze trzecim. To pewnie najpierw będziemy musieli tutaj poatakować i pobronić troszeczkę. Słyszę, że ktoś gdzieś jeszcze jest. Także idziemy. Szósty i piąty, dobra? Chodź. No, chodź tu. Dobra, zostało jeszcze tam dwóch latających. Sobie weźmiemy w takim razie taki sprzęcior. Dobra. Coś się udało osiągnąć. Także jest sukces, bym powiedział. Także powiem wam, że no idzie się trochę poruszać. I nawet chyba jest przyjemniej teraz niż poprzednio. Troszeczkę więcej się dzieje, no i więcej trzeba uważać, więcej trzeba się bronić, bo poprzednio to no było tak po macoszemu, że odchodzili delikatnie, a teraz no trzeba troszeczkę pokombinować z nimi. Jest wyzwanie. Okej. No proszę, no to wyjdźmy tam. No i dzień dobry. Dobra, tu mamy kolejną skrzynię. Tu coś wisi. Meteorites from a fallen world. Okej. Dobra, idziemy dalej. 46 życia. Checkpoint. Chyba. Nie, to nie jest checkpoint. Wyślij przedmioty z powrotem do twojego kompana, używając no tego, czegoś, tej studni. Dobra, i będziemy szli w takim razie. A. Use dimensional wells to transfer stable goods back to other worlds. Okej. Okej, wysłane. Ciekawe, czemu mam to zrobić? Co to jest? A, okej, pewnie przywróciłem z powrotem. Okej, dobra. Czyli tu jest to, co wysłałem. Okej, send. Dobra, wysłane. Jestem lżejszy, mam miejsce. No a my musimy tam teraz pójść. No i czekamy dalej na checkpoint jakiś. Kurde, spadałem. Ej, jak się spada, to można chwycić. Z powrotem. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Czyli jak spadam, mogę chwycić. Jesteśmy na piętrze numer 3. Jesteśmy na piętrze numer 3, o tym co tam było powiedziane, ale wróć o trzeciej po południu było. Także ciekawe. Piętro trzecie i ostatnie. No, bardzo jestem ciekaw, co tu się teraz wydarzy. I to będzie z stworów. Aha. Dzień dobry. Okej. Okay.
impressive. O, kolejny. O kurde. O, kurwa, lewym kolejnym. O, i padłem. Chyba trzeba zmienić poziom trudności. Jest 8, 7, ja mam 3 poziom, ej. What do you wish to leave behind? Trzeba zmienić poziom trudności. Bo ja aż takiego wyzwania to raczej chyba nie chcę. Point and press to select. Leave your design soul behind the assist under cosmic. Ja wiem, o co tu chodzi. Że koniec gry? No bez jaj, koniec gry? Ej, co to ma być? Co to ma być, ej? Nie żartujcie sobie. Try again, return to the... I zmniejszymy sobie poziom trudności, no bo jednak, ej, ja mam 3 poziom, a tam mnie atakowały 8 i 7, 6, no to jednak, no nie szalejmy aż, tak? Czy ja zaczynam od pierwszego? Powiedzcie, że nie. O nie, pierwszy poziom. Dobra, w takim razie settings, którą tu mamy godzinę. Okej, ja sobie wezmę po prostu story mode. Z powrotem. Bo jednak no... Ja też nie mam tyle przestrzeni, jestem troszeczkę ograniczony. Ja się boję zbyt mocno poruszać w tej grze i bronić. Żebym ja siebie nie uszkodził i czegoś przy okazji. Bo widzicie? Wcześniej tutaj były potwory. Nie było tyle skrzyń. Także... Czym się rozróżnia? Okej, coś mu teraz będzie zapytać. A to jest to jeden. O, kurde. Granus. Co, jakbym zaczął w sumie od początku, ja miałem już poziom 3. No cholera, chyba wam powiem, że się zaczynałem kłopotać. Nawet na tym, pokaż opowieść. Idzie się zgrzać, to wam powiem na pewno. Dobra. Tu nie ma nic, idziemy dalej. Dobra, wchodzimy na poziom 2. Tutaj też była jakaś walka? Nie. Dobra, idziemy na poziom numer 2. Okej, okay, idziemy poziom numer 2.
grubo. Ktoś tu już łazi. Będzie zaraz bójka. Latający cioć widzę. Dobra. Tam jest kolejny. Zobaczmy go z daleka. Noż ty. O, patrz, nie mogę gdzie wytrafić. No, się załatwimy mieczem. Dobra. Okej. Jest taki. Idziemy dalej. Tu gdzieś można się wyskoczyć. Weźmy sobie to. Dobra. Idziemy dalej. No, jest grubo. Nawet na tym pokaż historię. Dwie skrzynie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale się zupełnie inne poziomy zrespiły. To nie jest to samo. Podobnie, ale to nie jest to samo. I znowu możemy wysłać itemki. Wyślijmy. Razem mniej, ale niech będzie. Dobra, idziemy. Teraz postaram się nie dać ciała i przejść. Chwileczkę sobie teraz założę, żeby nie zgubić. Do tej pory nie miałem założonych takich pasków na nadgarstki. No i dobra, mogły mi wypaść kontrolery. Jedna próba jest, to trzeba opanować mi poziom trzeci. Piętro trzecie. Lecimy, zobaczymy. Dobra, jest jakby łatwiej. A jeszcze tu był jeden taki. Ja. What do you wish to be? Serio? Ej, no dobra. Słuchajcie. Zajmiemy się tym na następnym spotkaniu. Bo grubo jest. Także do następnego, moi mili. Trzymajcie się. I cześć.